Dam ci pewien eksperyment, ale zrobimy go tylko pod jednym warunkiem, że ty zrobisz jedną rzecz. Będzie ciebie ona wymagała 30 sekund twojej pracy. Dzień dobry i witam ze Smacznej Kalifornii. Pozdrowienia w odcinku chyba minut 11. Więc dzisiaj jest o tyle ciekawy dzień, że pobudka jest w kraju X, a pójdziemy spać, znaczy ja pójdę, ale ty ze mną może, w kraju Y. Więc zapraszam cię do mojej podróży, wszystko wyjaśnię za chwilę, ale najpierw CrossFit, CrossFit rutyna. Już w domu, pakuję się właśnie na wyjazd, plus jeszcze robię parę rzeczy, aby były gotowe do różnych projektów, które organizujemy, ale najważniejszy projekt, nad którym pracujemy, to oczywiście projekt z Rafałem Mazurem, na który zapraszamy serdecznie, bo już w poniedziałek ten no to przystojny młodzieniec przeprowadzi nas wszystkich, bo pomaga wielu przedsiębiorcom i sportowcom. Rafał Mazur, z jaskiniowca, przez kwestie braku strategii, postawy, mentalności, strach przed zmianą, brak motywacji, złe nawyki, wiara w siebie. Jak się okazuje, są proste narzędzia, które potrafią to zrobić i pewne rzeczy, które w tym pomagają, czego ja też jestem przykładem, bo jestem jednym z wychowanków Rafała Mazura. Więc jeżeli masz ochotę dołączyć, zapraszamy. Akademia Peloman na Zen, Akademia Peloman na Zen, link na ekranie, link pod tym wideo, więc zapraszam. Sprawdzone metody na usunięcie strachu przed wszystkim. Z Rafałem Mazurem i jego uczniem Mirosławem Brunejko. Zapraszam serdecznie, będzie ekstremalnie ciekawie. A tym samym zbieramy się do Finlandii, więc powoli zaczynam proces pakowania. Torba, kettlebelle i ruszamy w drogę. I już się zbieram, w pokoju obok trwa dobra impreza, ale powoli muszę opuszczać te nasze kręgi. Biorę ze sobą tylko jedną torbę podróżną, słuchawki i telefon i ruszam do Finlandii, a czemu by nie? Więc zapraszam cię w podróż, a już na miejscu wyjaśnię ci, co będziemy robić w tej Finlandii. Tak. I wylądowaliśmy już w Helsinkach. Mówię my, ponieważ nie jestem tu sam. Jest nas wielu, proszę bardzo. Dzień dobry, bez turbulencji dzisiaj. Bez turbulencji. Kamil Lonek, naczelny biohacker Polski. I zaraz jeszcze poszukamy jednej osoby, bo jest duża szansa, że gdzieś tutaj w Finlandii jest jeszcze jedna osoba od nas. Halo! I dzień dobry, witam w pokoju. Jestem tu sam. Dalej szukamy naszego towarzysza podróży, więc ruszmy dalej w poszukiwania naszego towarzysza podróży. Jest fiński Damian Mazurek. Dzień dobry, Damianie. Co tu robisz? Słyszałem, że tak. To jest dobry biohacking. Dobry biohacking. Słuchajcie, idziemy coś zjeść. Damian, gdzie idziemy coś zjeść? Tego jeszcze nie, ale czy jest kilka fajnych lokali. Tu jest jeden za rogiem, a reszta to strona rynku. Idziemy. Dzień dobry, to Mirek Brunejko. Już wróciliśmy z wojaży. Za chwileczkę idziemy jeszcze do sauny i do basenu. Jak się okazuje, na 8 piętrze jest sauna i basen, więc idziemy do sauny i basenu.
Bo jutro mamy Biohacking Summit. Przyjechaliśmy tutaj, żeby po pierwsze w kwestiach biznesowych zobaczyć, co ciekawego w tematach biohackingu jest, co możemy użyć Mazuko Health, ale też co możemy dla siebie, dla swojego życia zrobić dobrego. I teraz a propos swojego życia, bo jutro wejdziemy w tematy biohackingu, ale dzisiaj temat bardzo ważny, bo wiele osób do mnie pisze w tych mailach: Mirek, co ja mam robić, co ja mam ze swoim życiem robić, jestem w miejscu tym i życie mi się nie układa, co mam robić. Ja zawsze odpowiadam tego, że mówię, nie wiem, mogę ci podpowiedzieć, załóżmy, jak rozwinąć marketing, może jak ustalić swoje cele, ale ja nie wiem, co ty masz robić, mój drogi widzu, człowieku, no, nie wiem, każdy ma swoje życie, każdy ma swoje wartości. I teraz, jak odnaleźć te swoje życie i wartości? Dam ci pewien eksperyment, ale zrobimy go tylko pod jednym warunkiem, że ty zrobisz jedną rzecz. Będzie ciebie ona wymagała 30 sekund twojej pracy w ciągu tego wideo, więc nie ma wymówek, jeżeli oglądasz to wideo, to po prostu zrobisz to. Ja ci dam te 30 sekund. I teraz, na czym polega ta zabawa? Wyobraź sobie, że leżysz na łożu śmierci. Nieważne ile masz lat, ale pewnie załóżmy, że jesteśmy już starzy i leżymy na łożu śmierci. Wiemy, że już za chwilę koniec, lekarze mówią nam już koniec. I już za chwileczkę czujemy, że to już się zbliża ten koniec, już nie ma odwrotu. Po prostu czujemy to wewnętrznie. Ale jeszcze do pokoju wchodzą twoje dzieci. Nieważne czy ty masz dzieci, czy jeszcze nie masz, wchodzą do ciebie i mówią: tato, tato, mamo, mamo, i jeszcze jedna sprawa. Już koniec jest tego życia twojego, już się pogodziliśmy z tym wszyscy, natomiast my nie wiemy, co mamy robić. Powiedz nam, co mamy robić. Przeszedłeś całe życie, zrobiłeś już wszystko, zrobiłaś już wszystko. Wiesz, jak działa życie, wiesz, co już się w tym życiu wydarzyło i powiedz mi, co mamy robić, daj nam rady. Zostało 30 sekund, daj nam swoje rady. Więc teraz pomyśl, mój drogi widzu, masz 30 sekund, jakie rady w tej chwili dajesz swoim dzieciom, wiedząc, że za 30 sekund umierasz. To tyle. Nie wiem, co się pojawiło w twojej głowie, ale prawdopodobnie pojawiła się jedna z idei. Zgaduję w tej chwili, że może spędzać więcej czasu pomagając innym, może spędzać więcej czasu z rodziną, może spędzać więcej czasu uprawiając sport na świeżym powietrzu, być bliżej natury, ale też jest duża szansa, że większość osób, którym przeprowadzam ten test, mówią: więcej cieszyć się życiem, więcej cieszyć się chwilami. I teraz, co jest bardzo ważne, bo ja sobie też zadałem to pytanie i właśnie to u mnie padło również na pierwszym miejscu, żeby więcej cieszyć się chwilami. Gdy spojrzymy na świat z tej perspektywy, że za chwileczkę się one kończy, wtedy troszeczkę inaczej na nie patrzymy. Te wszystkie rzeczy, za którymi gonimy, finansowe, biznesowe, one są potrzebne, bo bez tego ciężko nam będzie korzystać z tego życia tak, jak chcemy, ale co jest bardzo ważne, co mi zostało w głowie po tym eksperymencie, to to, żeby robić w życiu tylko te rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Jakkolwiek by to błaho nie brzmiało, jeżeli męczymy się w pracy, której pracujemy, jest duża szansa, że będziemy tego bardzo żałować na końcu naszego życia, jeżeli będziemy mieli czas to przemyśleć, jeżeli nie umrzemy podczas snu. I teraz ważne jest chyba to w tym całym procesie, żeby jak najmniej tych rzeczy żałować, żeby znaleźć te rzeczy, które faktycznie są tymi rzeczami, które dalibyśmy jako radę naszym dzieciom na łożu śmierci i potem zastosować je w naszym życiu. I gdy dorośniemy do tego, bo to jest trudne we wdrożeniu, oj bardzo, bo jeżeli uznamy, że coś nie jest takie, a powinno być inne, to trzeba włożyć dużo pracy i siły, że sami tam dojść. Ale warto o tym pomyśleć, więc mam nadzieję, że te twoje przemyślenia zapiszesz może na kartce papieru, albo może nagrasz dla siebie, tak jak ja teraz, i będą dla ciebie dobrą wskazówką na to, jak żyć. Nie będziesz pytać Mirka Brunejko ani innych no-name'ów w internecie, tylko zadasz sobie te pytanie z perspektywy własnej śmierci. Wtedy może się pojawić informacja, jak żyć. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia.